Zespół rezerw miał przed tym spotkaniem 2 tygodnie przerwy w wyniku przełożonego w poprzedniej kolejce meczu z Garbarnią Kraków. Tak długa pauza nie oznaczała jednak czasu wolnego. Wielu jego zawodników uczestniczyło w zgrupowaniach reprezentacji Polski do lat 17, czy do lat 18, do lat 19. To sprawiło, że te przygotowania były nieco zaburzone, ale już trener Artur Węska 3-4 dni przed meczem miał tych piłkarzy do dyspozycji. Lech zaliczył piorunujący początek, bo już w pierwszej minucie bramkę zdobył Filip Wilak. Tego typu rozpoczęcie gry nie było kwestią przypadku. Bramka była ćwiczona wczoraj na treningu i wiedzieliśmy, że Olimpia cały czas tak skacze przy rozpoczęciu do pressingu i wykorzystaliśmy tą przestrzeń dla Szymka Pawłowskiego. I to właśnie Pawłowski zagrał piłkę do Wilaka. Dla 19-letniego skrzydłowego było to 12 trafienie w obecnym sezonie. W 63 minucie musiał jednak opuścić boisko z powodu urazu. Cały czas nie wiadomo, kiedy zawodnik wróci do gry. Wiemy na ten moment tyle, że chodzi oczywiście o uraz stawu skokowego. Nie wiemy niestety jeszcze, ile ta przerwa młodego skrzydłowego potrwa. Olimpia jest zespołem, który był niepokonany w ligowych starciach od października. Trenerowi Węsce udało się jednak znaleźć odpowiednie środki, aby tę serię zakończyć. Byłem gotowy na to, że ta piłka będzie wprowadzana od razu za plecy nasze i mniej pomiędzy linie, więc dobrze na to reagowaliśmy. Dobrze na to reagowaliśmy i nie dopuszczaliśmy do takich sytuacji po podłożu, po ziemi. Korzystny wynik nie przyszedł łatwo. W drugiej połowie gospodarze przejęli kontrolę, ale nie byli w stanie przekuć swoich sytuacji na bramki. Permanentny atak na bramkę Lecha Poznań, poprzeczka, słupek, sytuacje bramkowe. Oczywiście były też dwie sytuacje do kontry, które mogły się zakończyć bramką, ale było to takie 45 minut, jakie oczekiwaliśmy od początku. Zespół Artura Węski kolejne spotkanie rozegra już w środę o godzinie 13:00. Będzie to zaległy mecz z Garbarnią Kraków. Być może trener Maciej będzie musiał postawić na nieco bardziej pragmatyczne rozwiązania w spotkaniach, żeby uzbierać jak najwięcej punktów, jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie, ale nie przeszkadza tej drużynie ten fakt, żeby także strzelać dużo goli. Lechici po sobotnim zwycięstwie awansowali na 9. pozycję w tabeli i tracą już tylko 8 punktów do miejsca gwarantującego play-offy o awans do pierwszej ligi.